Dziś mamy środę i słuchajcie, mam wolne, nie poszłam do pracy. Posprzątałam, wstałam o 8.20, kotki mnie obudziły, bo były głodne. Wiecie, nauczone są o 5 godzinie jeść. O 8 mnie obudziły, prawda? Siwarek zwłaszcza mnie budził dzisiaj, taki głodny był. I po czym, jak Siwar się już zaczął do mnie dobierać, no to i Kleo przyszła. Dałam im jeść, wypiłam kawkę. I około 10, 11 wzięłam się tutaj za sprzątanie. Przemeblowałam sobie z powrotem z tego względu, słuchajcie, że w przyszłym tygodniu będę tutaj stroić tą choinkę. I sobie dałam z powrotem tam stolik, który będzie efektywnie na końcu, na samym środku tu będzie stała choina. Dlatego dzisiaj już przemeblowałam sobie to łóżko, bo potrzebowałam trochę ruchu z rana, żeby się, wiecie, ogarnąć, zmotywować, prawda? Dzień dobry, przywitaj się z widzami. Dzień dobry. No i teraz mamy już zaraz 14. I idę się, słuchajcie, kąpać i szykować na to spotkanie. No. Czuję się tak średnio. Jestem taka trochę, wiecie, nie wiem, mam mieszane uczucia. Tu jest Kleonka, jeszcze raz pokażę wam. Ona lubi się bardzo pokazywać. Ona ma bardzo oparcie na szkło. Ona lubi, jak tylko kamerę włączam, ona już do mnie leci, prawda? No i będę się szykować. Zrobię sobie dzisiaj loczki. Bo mam ochotę na loki dzisiaj. Biorę coś ciepłego i kurtkę zimową, bo chciałam założyć ten płaszcz nowy, który kupiłam. Wam potem pokażę. Piękny jest ten płaszcz, ale mi będzie w nim zimno. Więc założę sobie tą kurtkę zimową, też nową, co kupiłam, ale ona mi jest za duża. I ją zepnę paskiem w talii, a już kupiłam, zamówiłam sobie już nową. Będzie w przyszłym tygodniu w czwartek albo w środę chyba ma przyjść paczka. Taką zimową, dłuższą trochę do kolan. Bo jakby mi tak pizgać po tym krzyżu, to dziękuję bardzo, nie Kleo? No. I tak, kochani moi. O 16.30 jesteśmy umówieni, więc się za chwilkę pójdę wykąpać, naszykować, ogarnąć, pomalować na spokojnie. I sobie tak 15 pójdę na pieszo. Bo nie chcę tym autem nigdzie się ruszać, ja nim jeżdżę jak najmniej się daje, a że właśnie mu napisałam, żeby on tu przyjechał na miasteczko, no to sobie pójdę tutaj na pieszo spacerkiem i koło choinki tej dużej się spotkamy. Mamy już taką wielką choinkę, wiecie, na ryneczku. Dzisiaj wstałam, słuchajcie, i mnie troszeczkę gardło dziwnie się czułam. Takie gardło miałam, takie mnie tak drapało to gardło i miałam delikatnie nos zatkany. Teraz mam delikatnie zatkane, ale jest ok, idzie wszystko normalnie, tak jakby nic, gardło też na razie nic, ale czuję, że coś mnie chyba, wiecie co, bierze. To już jest dzisiaj drugi dzień, gdzie mnie tak jakoś dziwnie jest, jestem jakaś taka ospała i taka, nie wiem, może szlagnięta, to delikatnie jestem. Nie, że jakaś chora, przeziębiona, ale coś tam jednak chyba się jakaś chrupka chce dobrać do mnie, a organizm sobie walczy. Jestem dzisiaj... jestem dzisiaj cała ciepła, nie że gorączka, nie, ale taka rozpalona dość. Najgorsze jest wszystkim to, że mam urlop za tydzień. Jak będę chora w urlop, to mnie szlak trafi. No, bo będę vlogmasa robić, no nie? No. Massacration. Massacration. Także tak, moi drodzy. Nic, kochani, idę się wykąpać. Jeszcze mam czas, także się jeszcze trochę odpocznę, a potem się będziemy szykować razem. To później. Ja już po kąpieli, słuchajcie. I biorę aspirynę, bo coś chyba mnie naprawdę rozkłada. To moje security. Mam w ogóle, patrzcie, jak ja mam czerwone licka cały czas, nie? I to nie jest u mnie normalne, bo jak ja zawsze jak mam małym dzieckiem, jak chorowałam, to właśnie miałam te czerwone policzka. I mi się to teraz tak... Biorę aspirynę, zapobiegawczą chociażby. Nie wiem, czy mi to coś da, ale próbuję. Ale mi się wydaje, że ona mnie już zaczyna, już się infekcja jakaś musiała wdać i mnie zaczyna rozkładać, bo gardło mnie niepokoi. Jest dziwne, nie jest takie, jak powinno być. No. Także urlop będzie w łóżku i wtedy się załamie. Jezu, coś mam w oku, słuchajcie.
wykąpałam się i chyba ręcznikiem zatamowałam sobie ręce, wiecie? Tak mi się wydaje. Także siup na zdrówko, kochani. Kleo, zostaw. No. Zostaw, zostaw. Kurde, w oku coś mam. Porażka. No i za chwilkę idę się ten... Jeszcze chwilkę mam czasu, więc jeszcze sobie poleżę chwilę, odpocznę. Popatrzę sobie tam na telefon troszeczkę i później będę się szła szykować. Malować, robić włosy, suszyć włosy. To też troszeczkę potrwa, nie? Także do później. Jestem. Suszyłam kudły. I idę się szykować. Zachciało się, kuźwa, dzisiaj. Jestem niepocieszona. Wzięłam tą aspirynę. Czekajcie. Wzięłam tą aspirynę. Wzięłam tą aspirynę i co? I nie wiem. Nic, jakoś nie czuję ulgi. Ale muszę się wziąć, bo kurde, czas mnie będzie gonił, a ja tu będę lotać, nie? Umyłam zęby. Dałam sobie bazę. Oh, zakryję przynajmniej te licka. Nie będę ich widziała. Ale widzicie to, nie? Jakie czerwone licka były. Nie wiem, mówię wam, albo będę w urlop od poniedziałku w łóżku i będę się kurować, albo to przejdzie. Nie wiem, co to jest. Ogólnie teraz w moim gronie ostatnich 2 tygodni wszyscy byli chorzy. No i nic się nie działo. A dzisiaj nagle taka ja jestem jakaś szajbnięta, szajbnięta. No i zachciało się kuźwa randek, nie? Nie wiem po jaki ciul w ogóle, ale dobra. Trzeba ponarzekać, dziewczyny, trzeba ponarzekać. Jak żeby inaczej. No. I mówię, dobrze, że się umówiłam, tylko jak to się mówi, na taki spontaniczny spacer, bo ja nie chciałam właśnie iść do żadnych restauracji ani nic, bo ja też na to dzisiaj bym nie miała czasu, bo ja to też idę do pracy i wiecie, to jest w tygodniu. I on się mnie pytał, czy ja bym chciała sobie to przełożyć na sobotę, ale ja mam kurde weekend dla siebie i nie chcę poświęcać weekendu komuś, to nie wiem, czy jest, wiecie, w porządku, czy jest tego wart i tak dalej. Dlatego stwierdziłam nie. I mu powiedziałam, że w sobotę jestem już zaplanowana i mnie nie ma. I że dziś, po prostu dziś. No dobrze, dobrze. Bo chciałam dla ciebie, że jeżeli w tygodniu jest ci przez to, że pracujesz trochę, no wiecie, stresowo, to możemy w sobotę, ale ja w sobotę nie poświęcam, już się tego nauczyłam, czasu na randki początkowe, ponieważ jak nic z tego i tak miałoby nie być, to ja nie chcę poświęcać swojej soboty na kogoś, kto na to, wiecie, nie zasługuje po prostu, no. Skąd mam wiedzieć, kto to jest? Dlatego mówię, dzisiaj spontanicznie spacer, pogadanka przy kawie, wezmę kamery i nas nagram. Kuźwa, ale by były jaja, nie? Nie. No co wy, nie mogę tak zrobić. Od razu by się speszył. Speszyłby się jak nie wiem co. Ale mówię, dobra, chodźcie tu, kularki, o. Ale mówię, dobra, pogadam z nim, poznam go trochę. My też dużo nie pisaliśmy, wiecie, jakoś bardzo dużo prywatnie o sobie, dlatego mówię wam, że lepiej na żywo sprawdzić, czy to w ogóle ma sens opowiadać i tak dalej, i tak dalej. To ja już się też nauczyłam z doświadczenia i tak jest lepiej. To, że mi się nie chce iść, to jest fakt niezaprzeczalny, no ale już dobra, tą godzinę poświęcę dzisiaj i będę miała święty spokój. A jak będzie ciulowo, to wiecie, też mam wymówkę i powiem, ale zimno, oj, już się ściemnia, idźmy, już idźmy i się jeszcze raz umówimy, a potem na przykład nie dojdzie do spotkania. To jest, wiecie, to są takie, no niestety, takie triki trzeba mieć. Takie triki trzeba mieć, słuchajcie. No, teraz już tak, kiedyś nie, kiedyś to początku to matko, jaka ja byłam, wiecie. Trzeba się uczyć na błędach i wyciągać lekcje.
Nie wiem, co ubiorę. Te czarne spodnie założę na pewno. One są dość takie grubsze i nie będzie mi tak zimno. No i chyba bluzę jakąś pod spód. I tak raczej nigdzie nie będziemy szli usiąść, ale wiecie, żeby mi nie było zimno, jak będziemy szli na ten spacerek, bo no jest zimno, jest wiatr, wszystko. Mimo że słońce świeci, jest tylko, są 2 stopnie, więc wiecie, no. No halo, nie? Halo. Ja pierdzielę, jak ja już to widzę dzisiaj, nie? Te przywitanie, jasna dupa. Znowu, jak będzie znowu takie ciulnięcie i rozczarowanie, to mnie normalnie szlak trafi, bo to jest koleś naprawdę w moim typie z wyglądu. Pierwszy raz od roku spotykam się z kimś, kto jest naprawdę w moim typie. A reszta chłopaków byli tacy, wiecie, przeciętni i tak dalej, ale ja na to nigdy nie zwracam uwagi, bo mówię wam, najważniejszy jest charakter, nie? I jaki on jest. A ja zawsze mówiłam, dobra, zobaczymy, zobaczymy i to tak nic z tego nie było i teraz mówię, koniec, teraz musi mi się podobać. No i ten mi się podoba z wyglądu bardzo, więc miejmy nadzieję, że tak też na żywo będzie. A nie, że wiecie, rozczarowanie top, po prostu będzie top. Oby nie. Ale to wam opowiem, jak wrócę. Sama jestem tego wszystkiego dzisiaj bardzo ciekawa, wiecie? Bardzo. Bardzo. Dlatego tak z ciekawości właśnie idę, bo normalnie nie mogę się... Nie dałaby mi to spokoju, jakbym się nie spotkała, wiecie? Macie takie coś w sobie? Bo mi by nie dało to spokoju. Ja bym znowu miała potem wyrzuty, kurde, mogłam iść i bym była spokojna, że albo tak, albo że tak, nie? Wiecie, o co chodzi. Dobra, to są takie moje teraz przemyślenia przy makijażu. Niepotrzebne. Wiecie co, podmaluję się, bo to trochę potrwa. Tylko jeszcze brewki. Nie będę się jakoś mocno, tylko brewki zrobię sobie jeszcze, usta i idę po maszynkę i jak będę kręcić włosy, to się odezwę. We'll be right back.
płaszcz, który jest zajebioza. Widzicie go zresztą. On się tak prezentuje pięknie i tak, jakby to powiedzieć, on jest bardzo elegancki. No ja w nim dzisiaj na randkę nie pójdę, no bez przesady, nie? To jak ja bym wystartowała, to już w ogóle wszystko na talerzu podane. Pójdę w zwykłej mojej czarnej kurtce zimowej i tyle. Ale ten jest strasznie elegancki i bardzo... Strasznie. Bardzo elegancki i bardzo twarzowy. No i go widać, wiecie, jak ja go założę, to mnie widać już z dala. To jest taki wyjątkowy. Może na jakąś imprezę. Może właśnie na drugą, trzecią randkę. Ale na pierwszą za bardzo. Wiecie, o co chodzi? Za bardzo bym wyskoczyła, że matko, co ja to... Nie chcę tak. Ja chcę iść skromniej i założę sobie swoją zimową kurtkę, też tą nową. I tak mówię, paskiem ją zepnę w talii. I też będzie ładnie. No i buciki do tego, nie? Do tego płaszcza jeszcze fajnie pasują też te buty, co kupiłam sobie ostatnio, czarne z tymi ćwiekami, co wam pokazywałam. Albo jakieś w ogóle kozaki takie do uda, nie? Ja mam takie kozaki. To już też jest kozak stylówka, nie? No i wiadomo, szaliczek, bo tutaj się widzicie otwiera. On jest bardzo taki właśnie pokaźny. O, widzicie? Tutaj jest skórka wszędzie i on jest taki bardzo pokaźny. Także szaliczek czarny, czy jakiś ładny, efektowny na wierzch. No i wtedy ten płaszcz to już jest, no, konkrecik. Ale tak jak mówię, nie na dziś, nie na dzisiejsze spotkanie. Dzisiejsze spotkanie jest zapoznawcze, na spacer, więc zakładam kurtkę swoją, zwykłą, czarną. Ale chciałam wam pokazać. No, także napiszcie, co uważacie, czy też uważacie, że jest ładny. Ja uważam, że jest przepiękny. On jest dość ciepły, wiecie, tu mi jest na przykład w nim bardzo ciepło, ale nie na 2 stopnie na dwór, wiecie. Na 2 stopnie na dwór to jednak nie jest. No, ja jestem już w sumie gotowa. Ubieram sportową moją bluzę, topikową. Moje czarne, fajne, dopasowane spodnie. Sexy jest mimo wszystko, chociaż że na dresowo i na sportowo. Taka jestem, tak wyglądam i chcę, żeby taką mnie też zobaczył. Nie chcę udawać kogoś, wiecie, tak chodzę na co dzień. No, nie będę się teraz, wiecie, w spódniczki ubierała, chociaż piękne sobie pozamawiałam. Mam super w ogóle fajnych ciuchów na takich szelkach i w ogóle. Ale to mówię, to są na jakieś okazje, na przykład na święta, żeby się spotkać na randkę, też mogłabym założyć taką ładną spódniczkę. No. A na ten moment jestem gotowa. Także tak. Idę jeszcze chwilkę sobie usiąść, bo jeszcze mam czas. Jeszcze sobie może na końcu delikatnie włoski podofaluję, jeśli się coś rozprostuje, ale dam tyle lakieru, że nie powinno. Bardzo mi się podoba teraz efekt moich włosów, tych przebić pasemek. O, jak się ładnie wypukały i takie karmelowe przebitki są. No po prostu mega to wygląda. No i tak pójdę, nie? Jeszcze wam się pokażę przed wyjściem w mojej kurtce i w butach, jak pójdę. Za godzinę. Także widzimy się przy wyjściu. Jestem gotowa. Idę, tak? Tak. Mam tutaj, jestem w pasie zepchnięta paskiem, ponieważ ta kurtka jest naprawdę za wielka, ale przynajmniej się luźno czuję. I wychodzę, słuchajcie, bo za 10 minut jest mój czas, a... Czekajcie. A on też napisał, że koło 16 będzie ruszał i koło 15 tu będzie. Ja mam teraz którą? No, jest 5 po. Także jeszcze idę, może się wysiusiać, nie wiem, właśnie chwilę odczekam i wychodzę po malutku spacerkiem. Do zobaczenia po. Trzymaj tak kciuki. Jestem z powrotem. Kuźwa, jak zimno. Masakra, nie? Teraz to chyba jeden stopień był, słuchajcie. Jak wracaliśmy, to ja już mówię, dobra. I zapierdalam do domu, nie? O, jestem. No jestem, dziewczęta, jestem, no. Żyję, wszystko w porządku. Nic się złego nie wydarzyło. I nie wydarzyło się nic nieprzyjemnego. Czekajcie chwilę. Mamy telewizorek. O Boże. A ja muszę z ten rolet zasłonić, bo mi widać. Wszyscy myślą, co ona gada do kamery. No, ale było bardzo fajnie. Chłopak wyglądał tak jak na zdjęciach rzeczywiście, a nie, wiecie, przychodzi całkiem inna osoba, wiecie jak to jest. No i totalnie mój typ z wyglądu, więc ja jestem, wiecie, zadowolona.
On mnie troszkę chyba nie poznał, bo ja mam zdjęcia takie bardziej, wiecie, delikatniejsze na datingu. I też nie chcę od razu wszystkiego sprzedawać. Wolę zaskoczyć na żywo, niż iść na randkę i ten chłopak ma być na przykład rozczarowany. Wolę, żeby był zaskoczony. No i mam zdjęcia, wiecie, we włosach normalnych na przykład, albo jedno mam w topiętych, ale zwykłe takie, wiecie, jak cała stoję, to też tak ten, no a jak szedł, to tak na mnie patrzy i mówię, hej, ja oczywiście ten pierwsze, to pierwsze takie spojrzenie było, a później już żeśmy się ze sobą oswoili, to było ok. No i on tak właśnie patrzał, wiecie, czy gdzieś tu iść. No tutaj u mnie niestety nie ma żadnych kawiarni ani nic, więc jedyne co to ja mówiłam na spacerek, po prostu poznać się i pogadać ze sobą, to jest najważniejsze, że ja nie będę się, wiecie, z nikim pokazywała, tu mnie też wszyscy znają, i pokazywała się w restauracjach, czy nie wiadomo gdzie jeździła, bo tam jest, gdzie ja pracuję, jedna knajpa, ale ja stwierdziłam, no nie, no gdzie. Najpierw trzeba obczaić, czy to ma sens. Ja już, wiecie, też mam trochę doświadczenie w tym wszystkim i trochę tych randek przeszłam i też wiem już mniej więcej, co robiłam źle, a co nie, więc też wykładając z tego, trzeba trochę ostrożny być. Ale tak ogólnie, nie pierdziel, Edzia, nie pierdziel. Fajny facet, podoba mi się, mój typ. Bardzo mamy wspólny język, mamy bardzo podobne poglądy. Dużo rzeczy lubimy w sumie takich samych, co wiecie, z wniosków, z rozmów o sobie tam i tak dalej, bo myśmy też nie pisali za dużo na tych randkach o sobie, więc lepiej jednak się spotkać i się tak, wiecie, na żywo poznać, no i zobaczyć, no nie? No, chyba mu się spodobałam, no bo były dwa razy takie, wiecie, głębsze spojrzenia w oczy i żeśmy się nawet z tego śmiali, bo on tak spojrzał we mnie, ja tak w niego i tak... I ja tak uciekła wzrokiem i on też się zaczął śmiać, bo żeśmy się tak zatrzymali po prostu bez gadki, tylko tak, wiecie, wpatrzeni byliśmy, nie? No i tyle. No, ale było w porządku. Naprawdę było w porządku. A co będzie dalej, wszystko okaże, wiecie, z dniami po prostu się okaże. No. Także tak. Zimno, wymarzłam troszkę, ale czuję się dobrze. Ta aspiryna chyba też mi trochę pomogła, bo już tak nie czuję takiego, wiecie, rozpalenia, więc mam nadzieję, że to nie choroby i tak dalej, bo ja mam w przyszłym tygodniu, kurde, termin u dentysty i ja muszę te zęby robić i wiecie, ja nie mogę mieć paszczy otwartej i się dusić i się dławić i kaszel, nie? Dlatego mówię, zobaczymy. A co będzie dalej? Nikt nie wie. Także się też nie ma co, wiecie, tutaj... Dobra. Muszę się nagrać, bo dziewczyny tu czekają moje. Dobra, muszę dzwonić do nich. Właśnie chyba napisał. Czekajcie, bo gadaliśmy o psach i o kotach i w ogóle, bo on się też mnie pytał, czy lubię psy, bo ma psa. Ej, wysłał zdjęcie psa. I ten, czy lubię psy i w ogóle ja mówię, Boże, człowieku, ja kocham psy, kocham koty. Ja mówię, ja całe życie miałam psy w Polsce i tutaj też chciałam mieć, ale przy rozstaniu musiałam odmówić, bo miałam już przecież w planach, nawet pokupowałam, słuchajcie, rzeczy, smycze i te zabawki, i kojce i wszystko już było przygotowane w kartonie, dosłownie taki karton zabawek i wszystkiego, bo już te pieski miały się urodzić za jakiś tam czas, a potem było rozstanie u mnie. No, cyrki były. Ale dobra, nieważne, Boże. No i mu mówię, że nawet chciałam mieć i bym miała, ale no wyszło jak wyszło, nie? A mówi, o to super, że lubisz psy, bo ja mam psa, nie? Ale napisał, czekajcie, zobaczymy co napisał. Ba naprawdę dziś bardzo ładnie. Było dziś naprawdę bardzo ładnie. I wysłał mi tego psa. Oho! Ale zarąbisty. Jejku. No to trzeba odpisać, nie? Napiszemy tak. Hej, hej. Spaliłam sobie, słuchajcie, kiełbasę. Chciałam sobie smażyć i cała kuchnia zaparowana. Patrzcie to. A nie, tego nie widać. Czego ona się napali jeszcze, jak ja już wyłączyłam? Czekajcie, co się tam dzieje? Spaliłam wszystko. To.
Dobra, odpisałam, że też uważam, że było fajnie, no. I nawet troszeczkę świątecznie, bo żeśmy szli koło choinki i opowiadaliśmy tam o, wiecie, dekoracjach o choinkach i o jarmarkach świątecznych. Ja jestem, wiecie, wtedy, że tak powiem, w moich tematach. Bo jak każdy wie, Edytka i święta to jest jedność. No co? Nawet osoby obce muszą o tym wiedzieć, bo Edytka to jest jedność ze świętami. I Edytka będzie w przyszłym tygodniu stroiła choinkę. Mam nadzieję, że się nic mi nie stanie, nie będę chora, nie? Kochani, idę se zjeść. Idę zjeść i idę... I idę gdzie? Idę zjeść. Idę jeść! O, mamy już wieczorek, kochani. Oglądałam sobie jeszcze telewizor. Gadałam z dziewczynami i tak dalej. Pisałam. Już się ogarnęłam. Zaraz idę do Wyra. Tylko sobie jeszcze tutaj naszykuję moje pierdółka. I tak, pierdółka sobie jeszcze naszykuję. Mam fajnie włosy na jutro gotowe. Także fajnie, że nie muszę jutro robić nie wiadomo jakiej fryzury. Bo będą fajne takie loczki. Może jedynie co to jeszcze sobie poprawię, ale to szybko idzie to moją falownicą. I tak, i idę teraz, no spać muszę iść, kurde, bo co, o czwartej mamy już dziewiątą. No, o czwartej 50 muszę wstać. Właśnie żeśmy z Dominiką, buziaczki, pozdrawiam cię kochanie, bo ten, pisałyśmy przed chwilą, bo tam też po spotkaniu z tym, żeśmy się nabijały i ten, i mówię do niej, że jutro o 5, bo ona też wstaje do pracy o tej samej porze co ja. Ona w ogóle mieszka tutaj niedaleko, we Frankfurcie. Może nam się uda spotkać, Jezu, ale by były jaja, byśmy vlogi nagrywały razem. Kurwa, to jest też moja widzka i mamy kontakt już od jakiegoś czasu. Ale ten, się śmiałyśmy, że jutro nagrywamy, wysyłamy sobie fotkę rano, o jak budzik zadzwoni, jak wstaniemy, nie? Od razu po budziku, jak będziemy wyglądać. Jakie bombosy wstaną jutro. Ale jazz, fajnie było. Śmiesznie teraz było, jak nie wiem co. Poprawiła mi też nastrój, także pozdrawiam cię, kochanie, serdecznie. Idę spać, bo nie wstanę jutro. Będzie przejebane. Tak być nie może. Ja przyszłam wcześniej z randki, a tutaj z dziołchami siedziałam do północy. Także kochani, ja kończę, uciekam. Widzimy się jutro we vlogu. Jutro też będę vlogowała. Ja muszę tam patrzeć na te daty, bo niedługo vlogmas, ale to do przyszłego tygodnia mogę vlogować spokojnie. Potem pododaję najwyżej codziennie i już zaczniemy vlogmasa, nie? Także dziękuję wam za dzisiejszego vlogaska i co? Do jutra, jesteśmy w kontakcie. Do zobaczenka. Do zobaczenka. Śpijcie sobie kolorowo. Buziaczki, pa, pa.